Moi drodzy, dzisiaj zrobimy coś niecodziennego, niekonwencjonalnego, spektakularnego. Może już powiem, co będziemy robić. Pewnie już wiecie po tytule. Sprawdzimy, jakie mamy sobie. Przepraszasz. Na TikToku wyświetlały mi się filmy test fobii. Jakieś tam noctofobia, hydrofobia, rembofobia. Jak na przykład jesteście uzależnieni od moich filmów, zdarza się taka fobia. Mam nadzieję, że ją macie. I mam nadzieję, że zostawiacie łapki w górę pod filmami i subskrypcję na kanale. Może zacznijmy, co? A, i zróbmy jeszcze klimatum. O, będzie ta. Tajemniczo. Tajemniczy myśli sprzęt. Ty, a jakbym jeszcze na czerwono dał tło? A czerwony do różowego nie pasuje z tyłu. To wyłączmy różowy. Cześć, że mi dupy nie było widać. Nie wiem, czy się zrobił klimat, chciałem dobrze. Także. Możecie w komentarzu napisać, jakie są wasze fobie. I też nie jestem, kurczę, fanatykiem wymyślania sobie fobii. Bo czasem wymyślimy sobie jakąś fobię, nawkręcamy sobie i mimo, że jej nie mamy, to uwierzymy w to, że ją mamy. I tak dzisiaj właśnie będzie, uwierzymy, że mamy fobię. Test fobii. Test your phobia. Thalassophobia. Może sprawdźmy, co to jest thalassophobia, żeby wiedzieć, o co chodzi. Okej, czyli boimy się głębokich mórz, oceanów, wód. Yo. Level easy. Ej, zarąbista sprawa, no easy to akurat jest easy rzeczywiście. No nie chcielibyście tyle orek zobaczyć. W ogóle orki są bardzo niebezpieczne, ale tutaj są jak najbardziej family friendly, pływają sobie razem. Ta orka nie wygląda jakby była szczęśliwa. Albo to był wieloryb? Nie wiem już, nie będę się wybądrzał. Never shall we die. Dobra, pytanie, bo nie oglądałem. Very hard. Extreme. Ej, zarąbiste! Jakbym był tam na statku i by tak mi wygięło w tył, no to poczułbym pewnie tą fobię. Ale oglądając nie czuję tutaj niepokoju jakiegoś. No to ostatnie rzeczywiście jest impossible. No patrzycie, że na was taka wielka fala idzie. No ale myślę, że jak ktoś tutaj powyżej levela 5 odczuwa niepokój, to jeszcze nie nazwałbym tego chyba fobią. Skopofobia. Skopofobia. Lęk przed byciem obserwowanym. I mam wrażenie, że jakiś czas temu miałem, tak? O nie, to jak przychodzisz, kurczę, na Wigilion Machen i cała rodzina do ciebie. A masz już jakiegoś kawalera? A to ma jakiś związek z skopofobią? Kamery? Tu jeszcze jest chyba git. Nie, no... No w takim miejscu już bym dostał pierdzielca, nie? Przykład daję na extreme, ale impossible. Ej, mieliśmy taką sytuację z kuzynem. Szliśmy w nocy nad zalew. No i idziemy sobie wokół zalewu, idziemy, idziemy i nagle jakiś teren budowy. Nie wiem, czy można tam wchodzić, czy nie. Jakiegoś zakazu nie widzieliśmy. Druga, trzecia w nocy. Nikogo tam nie było. Ale było leciutkie oświetlenie, nie? Takie leciuteńkie. No i wchodzimy. Troszkę zagubieni. Nie wiem, czy tędy przejdziemy dalej, czy nie, bo innej drogi nie było. I nagle... Lampa na nas, nie? Wyobraźcie sobie jak w jakimś filmie. Stoimy po środku, reflektor na nas napierdziela i ochroniasz przez megafon, ty, w środku nocy. Weszliście na teren prywatny. Proszę opuścić teren jak najszybciej. Ochrona już została wyzwana. Kurde, ty, tacy zesrani. My tylko chcieliśmy wejść. Wejść i wyjść. Myślę, że nie jestem w stanie przekazać. Co dosłownie czułem wtedy, ale była masakra. No i spierdzielamy lotę z powrotem, nie? Bo chcieliśmy tylko dookoła zalewu przejść. I wracamy, wracamy. Już się uspokoiło trochę, nie? Było bardzo ciemno. I nagle zaczęliśmy słyszeć jakieś dziwne dźwięki. Takie... I coraz ich więcej było, z sekundy na sekundę. I w krzakach ludzie pojawiały się takie właśnie oczy. Takie światełka. Ja nie wiem, czy to były nietoperze, czy żaby...
Ja nie... Totalny szok. Także przeżyłem już coś takiego i to było naprawdę hardkorowe. Do dzisiaj nie wiemy, co to było. Myślę, że nie chciałbym tego powtórzyć. Tak podsumowując, nie chodźcie sami w nocy nad zalew na teren budowli. Chyba nie mam na to fobii. Megalofobia. Przed dużymi przedmiotami. No nie, no tornado na level pierwszy, normalnie jesteście. No kto się nie boi takich rzeczy? Co, i od razu mam fobię mam już, megafobię, bo się tornada boję. Nie no, tornado to już na levelu pierwszym już po mnie. To jest zarąbiste. Wow. No nie, to po prostu robi na przykład na mnie wrażenie. Nieraz były takie księżyce, które jeszcze były pomarańczowe albo bardziej podczerwone podchodziły i były tak blisko. Jeny najlepszy widok ever. Także tutaj bardziej robi wrażenie niżeli strach. Level trzeci jest bardziej lajtowy niż pierwszy. Co jest? Ja. Nie no, fajny, mi się podoba. Trypofobia. Zobaczcie, ile się dowiecie z tego odcineczka. Przed dziurami. Jakimi dziurami? Ale co, dziurka w serze szwajcarskim? Czy jak? Można się bać czegoś takiego? Ciekawe, no skoro jest taka fobia, to pewnie tak. Level easy. Medium. No fajnie, bym to tak zgniótł. Oj, to już jest dziwne. A co on wyczuł? Kurczę, to nie, tutaj lightowo mam totalnie. A to fajne, tak bym wziął tak. Jestem ciekawy, jak wy tam się trzymacie za ekranami. Czy wszystko w porządku? Mam nadzieję, że tak. Co tym razem? Klaustrofobia. Klaustrofobia, no to wiadomo, że małe miejsca. O kurczę. Zjeżdżalnia jeszcze spoczko jest, no. Fajne. Przytulnie, superancko. O nie, utknął. O nie, to jest rzeczywiście impossible. Nie wiem, czy byłbym w stanie to zrobić. W sensie pójść do jaskini. To jest hard fest, nie? Ale to też jak możesz sobie tak wyobrażać. No bo załóżmy, że robisz to na przykład całe życie, albo od dzieciaka chodziłeś w takie dziury. No to jest to dla ciebie normalne. Myślę, że każdy strach w jakimś stopniu jesteśmy w stanie zwalczyć. Ja mam strach na przykład przed brakiem łapek w górę pod filmem. Także mam nadzieję, że jakaś tam będzie zostawiona, co? Arachnofobia to ma bardzo dużo osób. Wow, wow. Te grube chyba najgorsze, co? Te chude jeszcze okej. Okay. Nie, nie okej. Okay. O, najgorzej. Nie mogę tak. Ty, no masaj. Co ty kobieto, normalna jesteś? Czy się poprzywracał? Wytresowanym jeszcze inaczej. Ja myślałem, że się nie boję pająków, ale zawsze jak to mówiłem, miałem w głowie te małe krzyżaczki, co na ścianach wiszą i sufitach. Ale jak zacząłem ten film, jakie to są pająki, to chyba jednak coś nie tak jest w kółce, no. Kolorofobie. Kolorową mnie eleś. Lęk przed klaunami. O kurde. Esse teste consiste em quatro níveis. Fácil, médio, difícil. Ja, yes, por favor. Nie. Nie. Ten dziwny, nie? To jest śmieszny jest z ząbkami. A co tu ludzie piszą? Mario Premiero? Ach, a dobra, to o to chodzi. O Ultimo Nintejo Medi. No z tym komentarzem się akurat nie zgadzam. To dość dyboa, a ty hegar, o ty tipo, mamo, o filime, mazi, lema, demon, majdo. No to aż lajeczka zostawię, masz rację. Yo. Yo.
O kurde. O nie! Nie, dlaczego ty spadłeś? Ja pierdzielę, moja fobia dostała fobii w tym momencie, nie? Lęk wysokości. Bo wiecie, mieć lęk wysokości to jest jedno, ale zobacz ludzi, którzy nie są ani przypięci, ani nic i na przykład jedną nogą stoją właśnie nad jakąś wielką przepaścią. Właśnie ostatnio miałem przekminę, że na przykład zobaczcie, stoję sobie na jednej nodze i nawet zrobię tak, o super, połowiczna jaskółka, tylko żeby wam pokazać. I se stoję tak i jakby mam tą równowagę, ale zobaczcie, nagle jakby teraz zniknęła podłoga pode mną, to już bym tego nie zrobił. Bo co? Bo właśnie w głowie jest ta pewność, że jak tutaj się pomylę, a zobacz, że ja robię, ja tak robię, tak o super, płynę wręcz na tej jednej nodze. I wiem, że jak coś się stanie, to nadepnę nogą na podłogę. Dziwnie się czuję wam to prezentując. Może to chodzi o kwestię bezpieczeństwa, nie wiem. Może oni sobie wyobrażają, że mają pod sobą podłogę, że umieją zachować tą równowagę na wysokości. Skądś to musi się brać. A to dlatego. I normalnie po pokoju przeszlibyście bez problemu po takiej linii, nie? Po krawężniku też dajecie radę. Czemu oni tu spadają? Fobie dostają fobii. O. Masakra. Bathofobia. Coś związanego z łazienkami? Level pierwszy był gorszy niż ten. Gdzie jest Nemo? No, czwórka już mocniej. Głębokości, aj! Phobia test. Autofobia. Chorobliwy lęk przed samotnością lub byciem odizolowanym albo doświadczaniem egotyzmu. Aha. Myślałem, że to fobia od samochodów. No tak brzmi, nie? Nyktofobia. Nyktofobia, jeszcze tego nie mieliśmy. Co to jest? Paniczny lek przed ciemnością, aha. Jo pierdziele, no dobra ciemność. A jakieś ufolutki zasrane, straszne. To co innego. Przerąbane, nie, no dobra, ale ciemność, a ludzie w ciemności to jest coś innego. Lęk przed duchami, a nie przed ciemnością. Jak nazywa się fobia przed duchami? Fasmofobia, bez kitu, przecież jest nawet gra fasmofobia. Zobaczmy sobie. La la la. Kurde.